Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jakie opłaty pobierane są przy umowie, przy podpisywaniu aktu notarialnego. Jak to wygląda, na czym należy się skupić. Więc słuchajcie, zaczynając, jeżeli chodzi o opłaty właśnie pobierane przy podpisywaniu aktu notarialnego, no to głównie przy dokonywaniu czynności u notariusza składają się trzy elementy. Pierwszym elementem jest taksa notarialna, drugim są opłaty sądowe i opłaty za wpis do rejestru spadkowego. Również takimi opłatami oczywiście są podatki, podatek od czynności cywilnoprawnych, ten PCC i podatek od spadków i darowizn. Ja dlatego się z wami, słuchajcie, tym dzielę, ponieważ sam ostatnio byłem u notariusza, podpisywałem, wypytałem się go wszystko, jakie się płaci podatki, jakie w ogóle koszta się ponosi i dzisiaj chciałem wam o tym opowiedzieć, żebyście po prostu nie mieli problemu, żebyście to wszystko wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda. Okej, słuchajcie, zaczynając może od podatków, zgodnie właśnie z obowiązującymi przepisami od dokonywanych tych czynności notarialnych, notariusz pobiera podatek ten PCC, czyli od czynności cywilnoprawnych, i podatek od spadków i darowizn, który odprowadza się w imieniu stron do właściwych urzędów skarbowych. No i tutaj podam wam może najpierw tak teoretycznie, potem powiem, jak to wygląda w praktyce. Opłaty sądowe w sytuacji, gdy ten akt notarialny obejmuje czynności właśnie przenoszące własność nieruchomości, ziemi, mieszkania, nawet gdy nie była prowadzona księga wieczysta dla danej nieruchomości lub właśnie dokumentuje przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się prawa, no to wtedy, tak jak już mówiłem, musimy zapłacić odpowiedni podatek i notariusz ma obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu właśnie w księdze wieczystej i pobrać należne od tego opłaty sądowe. No i w imieniu stron następnie odprowadza się już do właściwych sądów. Słuchajcie, opłata za wpis do rejestru spadkowego, również ważny koszt, który też będziemy ponosić. Właśnie w związku z tymi przepisami, które weszły w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 7 września 2016 roku w sprawie uiszczenia właśnie tych opłat za wpisy dokonywane w rejestrze spadkowym. Oczywiście notariusz ma również obowiązek pobrania opłaty w wysokości 5 zł w sprawach stwierdzenia nabycia spadku za wpis do rejestru spadkowego. Tak to się mniej więcej, moi drodzy, przedstawia. Również następnym kosztem, dość dużym, myślę, dla nas osobiście jest taksa notarialna. Za wykonywane czynności, oczywiście notarialne, notariusz pobiera wynagrodzenie, zwane właśnie tą taksą, i ono jest powiększone o VAT, podatek od towarów i usług. No i w tym przypadku 23% przekazywane organom podatkowym, także słuchajcie, tak naprawdę u notariusza poniesiecie różne podatki, ale sam notariusz głównie zarabia, z tego co mi wiadomo, zarabia głównie tylko i wyłącznie właśnie z tej taksy notarialnej. Podatek PCC w całości odprowadza i inne opłaty w większości również, więc tak to wygląda. Słuchajcie, idąc dalej, wysokość taksy notarialnej jest ustalana również tak naprawdę w dwojaki sposób. Co do zasady, taksa jest uzależniona właśnie od wartości przedmiotu czynności, czyli czy od mieszkania, czy od jakiejś ziemi, nieruchomości, a dla wielu czynności wysokość taksy notarialnej została określona właśnie kwotowo z tym rozporządzeniem ministra sprawiedliwości. I są takie maksymalne stawki, teraz wam trochę powiem, ponieważ są takie tabele, które wskazują maksymalne stawki taksy notarialnej netto, uzależnione właśnie od wartości przedmiotu czynności. I tak pokrótce, słuchajcie, wartość czynności do 3000 zł, czyli taksa notarialna wynosi 100 zł, powyżej 3000 do 10 100 zł plus 3% nadwyżki, powyżej 3000 zł. No i tak naprawdę, skupiając się może na takim ogólniku, powyżej 60 tysięcy, jeżeli mamy jakąś nieruchomość lub mieszkanie, to jest 1010 zł plus 0,4% nadwyżki powyżej 60%. Także jeżeli, powiedzmy, nie wiem, tak mieszkanie, teraz to ciężko nawet takie znaleźć, ale kosztuje 100 tysięcy zł, od 60 tysięcy, słuchajcie, plus 0,4%, to 60 tysięcy nie bierzemy pod uwagę i wtedy tylko to 0,4% od 40 tysięcy zł. Każda właśnie ma tam swój próg, ja może tych wszystkich progów tam wam czytać nie będę. Powiem tylko jeszcze, moi drodzy, że bardzo ważną rzeczą jest coś takiego, że również warto pamiętać,
że od każdego wypisu aktu notarialnego i załącznika do aktu także pobierane są stosowne opłaty. I tu za każdą rozpoczętą stronę wypisu, jakiegoś odpisu, wyciągu z aktu lub dokumentu notariusz pobiera 6 zł netto. Oczywiście musicie pamiętać, że te wszystkie informacje, o których Wam mówię, są to informacje na obecną chwilę, ponieważ to wszystko się może zmienić w każdej chwili, także na rok jeszcze 2021 to obowiązuje. Myślę, że może później też tak być, ale warto to wtedy sprawdzić, zweryfikować. Także jak widzicie, tak podsumowując, płacimy podatek PCC od czynności cywilnoprawnych, wpis do tej księgi wieczystej, z tego co właśnie również mi tam mówił notariusz. No jest trochę tych opłat, także w zależności jak droga jest nasza nieruchomość, ponosimy koszt za tą taksę notarialną. Głównie w większości jest to, tak jak my zawsze kupowaliśmy jakąś nieruchomość, w większości właśnie ta nieruchomość kosztowała powyżej 100 tysięcy zł, no i wtedy tam obowiązuje 0,4% od kwoty powyżej tych 60 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o te opłaty, to wszystko Wam oczywiście również, myślę, że powie notariusz. Może nie tak dokładnie, ale myślę, że to wszystko Wam również wyszczególni. Ja tak zainspirowałem się, powiem Wam szczerze, żeby nagrać coś takiego, bo po prostu myślę, że jest to potrzebne nam ogólnie. Teraz wiecie jak jest, kredyty są mało oprocentowane jeszcze są niskie stopy, więc ludzie te kredyty biorą. No później niestety może być tak, że te stopy się dużo podniosą i po prostu ludzie nie będą mieli na raty. Teraz pobrali mieszkania na kredyt. Nawet moi znajomi, słuchajcie, wzięli mieszkanie. Mieli gdzie mieszkać, ale wzięli mieszkanie. No i może się okazać, że minie trochę czasu, te stopy się tak podniosą, te koszty będą tak duże, że będą musieli po prostu to mieszkanie albo sprzedać, no bo tutaj albo po prostu oddać, no bo to jeszcze nie jest ich, jeżeli tego kredytu nie spłacili. Więc też tak może być, ale że jest ten boom właśnie na nieruchomości, to stwierdziłem, że Wam to wszystko tutaj przedstawię. Jak widzicie, nie ma tego dużo, jeżeli o czymś nie powiedziałem, to do mnie napiszcie. Tak w sumie też bardzo taki, można powiedzieć, luźny odcinek dzisiaj, też chciałem Wam tu przedstawić, jak to wygląda. Ja też nie jestem oczywiście, słuchajcie, notariuszem, więc jakby wszystkich informacji nie mam. Trzeba by było zadzwonić do notariusza, oczywiście się go wypytać, ale takie podstawy myślę, że Wam powiedziałem, to będziecie wiedzieli. Także też jeżeli chodzi, słuchajcie, o te opłaty, bo czasami się idzie do notariusza i się zostawia, tak jak my dzieliliśmy ziemię na 4 kawałki, tam było chyba 4000 metrów, dzieliliśmy to na 4, później żeby to podzielić na działki, bo kupiliśmy kawałek ziemi, to muszę Wam powiedzieć, że dzieląc to właśnie na 4, to oczywiście każda z kawałków ma inny oczywiście numer, ale też tak jak powiedział notariusz, on zarabia głównie tylko z tej taksy notarialnej. Także tutaj, jeżeli my, słuchajcie, zostawimy tam ten podatek PCC, powiedzmy tam, nie wiem, 2% od 100 tysięcy, powiedzmy zostawimy te 5 tysięcy złotych dodatkowo u niego, żeby on zapłacił, no to również on tych pieniędzy nie zgarnia dla siebie, tylko odprowadza do urzędu skarbowego, więc on tak fizycznie na tym nie zarabia. Zarabia właśnie z tej taksy i tam już ma jakieś tam maksymalne chyba kwoty, właśnie tak jak Wam wspomniałem, z jakich może sobie wybierać, ale tak czy tak, no my możemy zostawić u notariusza 10 tysięcy, on z tego zarobi 1000, co nie mówię, że jest mało, no bo tak naprawdę no to już kwestia tam nasza indywidualna, czy dla nas jest to mało, czy nie, ale jakaś to kwota jest. Ok, moi drodzy, to co to Wam chciałem powiedzieć, właśnie najważniejsze, jak macie jakieś pytania, piszcie. Ja tak mogę Wam też z własnego doświadczenia coś tam powiedzieć, bo już parę takich spraw załatwiałem i mniej więcej wiem, jak to wygląda, także gdybyście byli ciekawi, nie takim fachowym może okiem, słuchajcie, jak notariusz, który pobierze opłatę, żeby coś czasami Wam pomóc, podpowiedzieć, no ja tutaj postaram się po prostu tak życiowo Wam powiedzieć, jak to u mnie wyglądało, bo no myślę, że jest to istotne, dużo ludzi, czy to młodych, czy nie, kupuje ziemię, kupuje działkę, no i później po prostu myślę, że też chce wiedzieć, jak te procedury wyglądają. Więc tak, co najczęściej kupujemy, najczęściej wiadomo są to, czy to ziemia, czy to mieszkanie, głównie to idziemy po prostu do notariusza. Mam takiego właśnie znajomego notariusza, który mi powiedział właśnie, że w większości są to albo mieszkania, albo ziemia, czy to po prostu przepisanie ziemi z, nie wiem, z babci na wnuczka, czy to
po prostu zakup jakiegoś mieszkania, czy zakup właśnie też jakiejś ziemi, również czy to pod inwestycję, czy po prostu tak później pod inwestycję budowlaną na przykład. Więc tak jak widzicie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam pomogłem trochę, jakiejś tam wiedzy dostarczyłem. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Na bieżąco myślę, że będę dla Was nagrywał, pokazywał Wam, jak to wszystko się przedstawia, wygląda. Widziałem, że jest trochę zainteresowanie tym tematem, także zacznę o tym nagrywać. Mam jeszcze jeden pomysł, słuchajcie, na nagrywanie. O kurach oczywiście będziemy nadal nagrywać, będę Wam to wszystko przedstawiał. No bo też w sumie od tego się zaczął ten kanał. Ale myślę, że już jak się nam wyczerpie ten temat, bo już tak, takie podstawowe rzeczy były, to albo będę Was prosił, żebyście jeszcze jakieś tam odcinki podsyłali, czego jesteście ciekawi. Będę podlinkowywał te odcinki takie właśnie dość ważne dla Was jako hodowców, a po prostu skupimy się na innym temacie. Jeżeli Wam to odpowiada, również możecie napisać, czy coś takiego byście chcieli. I tak, no następne odcinki też coś nagram, może jeszcze o gruntach rolnych, coś Wam opowiem trochę o tych klasach, bo to też jest dość istotne, powiem jak odrolnić ziemię, bo słuchajcie, powiem Wam, że jeżeli chodzi o przepisanie ziemi, to nie jest to jakaś filozofia, idziemy do notariusza na przykład i później podpisujemy tam umowę, no i tam wiadomo, ale w momencie, kiedy chcemy tą ziemię na przykład podzielić, mamy jakiś kawałek ziemi, chcemy ją podzielić, to już jest dłuższa filozofia i to nie tylko, że pójdziemy do geodety, bo geodeta musi zanieść papiery tu do starostwa, tu do jakiegoś wydziału geodezji, czegoś, także to też jest dość duża filozofia. Jak to się odbywa? No i z reguły to idzie w czas i to nie zajmuje wtedy, nie wiem, miesiąc, tylko to może zająć nawet pół roku, rok. Okej, ja Wam bardzo dziękuję jeszcze raz, moi drodzy, trzymajcie się, miłego weekendu Wam życzę i do zobaczenia, cześć.